Konkurs Patria Nostra zakończony. Nagrodą główną dla polskich uczniów jest wyjazd do Brukseli, a dla zagranicznych wycieczki po Polsce. Uczestnicy konkursu, czyli polska młodzież z kraju i ze świata, miała przygotować krótkie filmy i animacje związane z historią Polski. Rozdanie nagród obserwowała Marta Pietrasiewicz. Najlepszy film konkursu opowiada o wydarzeniach z maja 1945 roku. Oddział Armii Krajowej, dowodzony przez podporucznika Edwarda Wasilewskiego, pseudonim Wichura, rozbił obóz NKWD w Rembertowie i uwolnił ponad 500 więźniów. Odbicie więźniów to... No jednak to wymaga odwagi i to patriotyzm kierował na pewno tymi ludźmi. Około godziny 5 rano Niemcy dokonali pierwszej egzekucji na Polakach. Krótkie, kilkudziesięciosekundowe filmy mogły mieć dowolną formę. Temat można było wybrać, ale każdy miał związek z historią Polski. Ta animacja komputerowa opowiada o pierwszej niemieckiej egzekucji w czasie II wojny światowej. Celem konkursu jest budowanie nowoczesnego patriotyzmu, pokazanie młodemu pokoleniu naszych wspaniałych tradycji, historii Polski, pierwszej Rzeczypospolitej, drugiej Rzeczypospolitej, powstań narodowych. Młodzi twórcy szukali ciekawych postaci historycznych. Urszula Domulewicz z Litwy wspólnie z kolegami na bohatera swojego filmu wybrała Janusza Kusocińskiego, wielokrotnego mistrza i rekordzistę w biegach na średnich i długich dystansach. To jest bardzo ciekawe w ogóle to wszystko poznawać, czytać. W ogóle braliśmy tą informacją z internetu, a także czytaliśmy książki na ten temat. Młodzież z grodzieńskiej szkoły zrealizowała film o aucie, które przez wiele lat królowało na polskich drogach, czyli o tak zwanym maluchu, Fiacie 126P. To duży sukces dla Polski, bo produkcja Fiatu 126P maluch był tylko w Polsce. Konkurs to świetna lekcja historii, inna niż nauka suchych faktów z książek. Oni sami tę wiedzę sobie jakoś tam zdobywają, kreują, wyciągają gdzieś. Poziom jest coraz wyższy, coraz więcej już filmów nakręcanych jest z aktorami zapraszanymi do tych prac. Wszystkie filmy będą prezentowane na telebimach w całej Polsce. Marta Pietrasiewicz, Polonia 24.